szybkie bicie serca. Często podnosisz się ciągle, powoli tracisz wszystko, co było tak wyjątkowe. Życie w obrazach mija, przypominasz sobie chwile, które były najważniejsze w twoim życiu, niczym dealer. Teraz rozprowadzasz myśli po zakątkach świata, gdzie byłeś ty i twoja jedyna wybranka. Tak jak ćmy podążają w stronę światła, teraz ty zmierzasz do innego świata. Dlaczego zostawiłeś swoją rodzinę, znajomych, najlepszych przyjaciół? Co się stało? Ej, no powiedz, czemu nie ma cię wśród nas? Chociaż nie ma ciebie ciałem, duchem zawsze będziesz, w sercach naszych pozostaniesz. Byłeś naszym przyjacielem, który dodawał nam wiary, chociaż odszedłeś, do ciebie pamiętamy. Cała rodzina w żałobie, niosą trudne ci najbliżsi, na których mogłeś polegać, jako pierwsi tutaj przyszli. Matka zapłakana, ojciec próbuje ją wspierać, chociaż ciężko mu to idzie, z uczuciami ciężko wygrać. Ksiądz rozpoczyna mszę, wszyscy słuchają kazania, nie mogą nadal zrozumieć, czym młodszy z tego świata. Przecież był taki młody, całe życie było przed nim. Teraz trumny zakopują mu patami milion myśli. Dlaczego właśnie on, czemu Bóg go nie oszczędził? Czy do swojej armii potrzebował młody duszy wierzy? Życie potrafi być katem, ucina skrzydła, potrafi ciebie zranić w nieoczekiwanych momentach. Potrafi zabrać dziecko, męża czy całą rodzinę. Potrafi dać istnienie na tym świecie, no i tyle. Potrafi być dobre, chociaż myślisz, że jest złe, to korzystaj z niego, póki twoje jeszcze jest. Inni nie mieli tej szansy, więc nie żałuj niczego. Nie żałuj, że żyjesz, inni nie mieli wyboru. Chociaż niepowodzy stos na drodze ciągle przybywa, to podążaj swoją drogą, z dobrej drogi nie wybywa. Jedno motto, carpe diem, baw się życiem, chwitaj dzień. Pamiętaj, memento mori, śmierć w końcu dopadnie cię. Więc korzystaj z jego mądrze, bo dostałeś inną szansę. Jeśli teraz ją zmarnujesz, będziesz żałował już zawsze. Nijeni chcieliby być na twoim miejscu, ale limit się już skończył, chociaż dla mnie to bez sensu. Chociaż niepowodzy stos na drodze ciągle przybywa, to podążaj swoją drogą, z dobrej drogi nie wybywa. Jedno motto, carpe diem, baw się życiem, chwitaj dzień. Pamiętaj, memento mori, śmierć w końcu dopadnie cię. Więc korzystaj z jego mądrze, bo dostałeś inną szansę. Jeśli teraz ją zmarnujesz, będziesz żałował już zawsze. Nijeni chcieliby być na twoim miejscu, ale limit się skończył, chociaż dla mnie to bez sensu.